Dzięki, Ray. Nie chcę ryzykować. Ray przeszuka budynek. Peter nie zniknąłby bez słowa. Mówił, że zaraz wróci. Znalazłeś to w łazience? Obok wywietrznika. Pachnie jak ocet. Czułam ten sam zapach w windzie. Myślałam, że używają go do mycia szyb. Ta reakcja dowodzi obecności kwasu, sądząc po zapachu octowego. Zapytaj pani Montrose, czy sprzątaczki używają octu do mycia. Sprawdzę, czy zawiera inne związki chemiczne. To trochę potrwa. Jak leci? Nie muszę odpocząć. Myślisz, że zniknięcie Petera to przypadek? To pasuje do twojej teorii o portalu? Owszem. Znaleźliście waszego człowieka? Jeszcze nie. Co jest nad 10. piętrem? Wyjście na dach, urządzenia klimatyzacyjne. Zajrzymy tam. Wejście jest zamknięte, niemożliwe, by ktoś się tam dostał. Wszystko jest możliwe. Wejście jest na końcu korytarza obok schodów. Pójdę po klucz. Witamy w Ash Tower. Które piętro? Most. Witamy w Ash Tower. Które piętro? Niektóre windy nie mają poczucia humoru. 10. Dziękuję. Musimy na niego zaczekać. Dziękuję, że okazujesz cierpliwość. Niełatwo jest wyłączyć emocje. Rok w rok, 16 października o 16:04 jestem na tym przejeździe. Czekam na dźwięk pociągu, jakieś światło. Znak, że do mnie wrócą. A jak nie? O 16:07 wracam do auta i odjeżdżam. To samo co rok. Pomaga? Chciałbym. Ja też je widzę. Anton! Dobra robota. Skończyłam kurs pierwszej pomocy z wyróżnieniem. Dobrze, że masz tylko skręcony nadgarstek. Były jak żywe. Chciałem je uścisnąć. Czy popadam w obłęd? Matt też je widział. Wiem. Katrin i Nicole wyglądały jak wtedy, gdy byliśmy na wycieczce w górach skalistych. To było rok zanim... Nie musisz o nich mówić. Ale chcę. Dzięki temu są mi bliższe. Pokażę ci zdjęcie. Zrobiłem je im nad jeziorem Louise. Chwileczkę. Co jest? Nie ma zdjęcia, które im zrobiłem w lesie. It's missing.
Co tu się do diabła dzieje? Próbujemy to ustalić. Mieliście z tym skończyć, a nie robić mi tu tyk. Jeden z moich ludzi omal nie stracił życia, inny zaginął. Które to 10. piętro? To. Niemożliwe. Drzwi windy są zamknięte, a wiem, że są otwarte. Nagrywają non-stop? Po 8 godzin na taśmie. To nagranie. Ktoś bardzo się natrudził. Wie pan dlaczego? Nie. Niech pan opowie o Perrym Fisherze. Nie żyje. Nie ma o czym opowiadać. Zmarł w pokoju numer 1033. I co z tego? Był nieudacznikiem. Co to ma z nim wspólnego? Znów ten zapach. To ocet przemysłowy. Zaczynam rozumieć. To nie kamera, tylko projektor holograficzny. Chemiczna mgiełka, którą rozpryskiwano przez wentylację, tworzyła ekran dla hologramu. Pewnie w łazience jest taki sam. Kto to zrobił? Perry Fisher projektował instalację? Fisher nie żyje, ale wciąż się na panu mści. Wiemy o polubownym załatwieniu sprawy. Ukrywał pan coś jeszcze? Nie moja wina, że został pijakiem. Nie wiecie, co to było mieć go wciąż na karku. Ciągle mam w uszach ten jego głupi śmiech. Wszędzie czuję zapach tanich cygarów. Sporo pan zarobił na jego śmierci. Owszem, śmierć Fishera była dla mnie zbawieniem. Mocne słowa. Kiedy sprawa znalazła się w sądzie, Fisher postawił sobie za punkt honoru, by doprowadzić mnie do bankructwa. Nachodził gości, demolował pokoje. To był koszmar. Ktoś mu pomagał. Ekipa Raya nie znalazła Petera. Informacje o Fisherze? Tak. Zadzwoń, że idziemy im pomóc. Anton? Nie uwierzysz w to. Kto ma tutaj wstęp? Poza mną tylko dyrektor i szef techników. Nie znaleźliśmy żadnych gadżetów w pokoju, więc muszą być gdzieś tutaj. Zobaczmy. Jesteśmy nad pokojem 1033. Oto nasz duch. Przegapiliśmy miniaturową kamerę w suficie. To niemożliwe. Fisher musiał to wszystko zaprojektować przed śmiercią. Ktoś mu teraz pomaga. To Fisher. Poprzysiągł, że zamieni moje życie w piekło. Co znowu? To Fisher. Super. To ja, Mark. Dzięki. Uwolnij mnie. Panie Galbraith, mam jeszcze kilka pytań. Nie mam czasu, muszę naprawić usterkę. Zapomniał pan wspomnieć, że Perry Fisher
Był pańskim bratem. Co zrobiłeś z Peterem?